para, która jest naprawdę bardzo młoda, ale ma całkiem niezły staż i dwójkę dzieci. Poznali się przez internet i to właśnie internet był, jest i pewnie jeszcze długo będzie ich miejscem pracy. Zapraszam na rozmowę z Sylwią i Janem Dąbrowskimi. Moi drodzy, od waszego ślubu minęło całkiem niewiele czasu. Rozumiem, że te wspomnienia jeszcze macie żywe, co? Tak, wczoraj mieliśmy miesięcznicę, więc, no, super. Rzeczywiście, to było niedawno. Niedawno, ale kurde, tak leci czas. Tak, czas cały czas szybko leci, ale samo wesele to w ogóle było jakieś załamanie rzeczywistości, no bo nagle się rozpoczęło, a tu już są poprawiny. Tak, ja już koło północy zaczęłam być smutna, bo już czułam, że to jest bliżej niż dalej końca. Tak, cieszę się, że byliśmy w górach, no bo w górach jednak te wesela dłużej trwają, dlatego mogliśmy się też cieszyć z tym jak najdłużej. Ale no, szczerze mówiąc, tak po miesiącu wspominaliśmy sobie to i stwierdziliśmy, że kurczę, fajnie by było jeszcze raz, drugi raz to powtórzyć. Oczywiście w tym samym gronie, tak. Z tą samą panią młodą, z tym samym panem młodym. Więc może jakaś rocznica jeszcze ślubu wejdzie. Tak, może jakieś dziesięciolecie to by było super. Żeby sami powiedzieliście, że szybko czas leci, więc to dziesięciolecie będzie za moment. Tak, to będzie za moment, już zacznę przygotowywać. Ale pomyślcie na dziesięciolecie, jakie już wasze córki będą duże. O kurczę, no to wtedy będą w pełni uczestniczyć, no bo tutaj jednak już były w takim małym wieku, że... Niestety prawie ich nie było. Tak. W weselu. No. Były bardzo zmęczone, akurat nie udało się ich uśpić przed, więc przyszły tylko na chwilkę i do spanka. No bo to jeszcze są malutkie kropeczki. Tak. Ale rozumiem, że były śliczne, wyszykowane i gotowe na tą okoliczność wyjątkową. Cała mama. Po mamusi. Tak. Słuchaj, jak ty się czujesz chwilę po tym ślubie z powrotem w salonie sukien ślubnych? Tęsknię. Miałabyś ochotę jeszcze powybierać, poprzybierzać? Tak, tak, naprawdę. Miałam cztery suknie i tak się zastanawiam, Boże, jakbym miała jedną. Ja nie wiem, jakbym miała się zdecydować, bo dla mnie wybrać cztery to był problem. Także to i tak się właśnie mówiłam, że będę przychodziła jeszcze na przymiarki i będę sobie po prostu tylko mierzyć, bo to był super czas. Czyli super wspominasz. Tak, tak. Kto ci pomagał w wyborze sukni? Bo rozumiem, że Janek cię nie widział. On cię zobaczył w ostatniej chwili. Janek mnie nie widział. Zabierałam ze sobą zazwyczaj siostry. Wysyłałam też zdjęcia na grupy rodzinne, ale gdzie nie było Jaśka. Mam trzy siostry, więc miałam dużą pomoc, więc wysyłałam, doradzali. No i czekaj, byłaś ty i trzy siostry, poczekaj, i tak oto powstały cztery suknie. Cztery suknie. Aż to miała inny pomysł. To też niesamowite, że tyle osób to widziało i do mnie w żaden sposób nie dotarło, więc szacun dla naszej rodziny, że jeśli mówimy, że trzeba dotrzymać jakiś sekret, jakieś właśnie tajemnice, tak też tradycja chyba nakazywała kiedyś, że jednak pan młody widział suknię w tym dniu ślubu. Wiesz, kiedyś to pan młody widział pannę młodą pierwszy raz w dniu ślubu. Takie czasy też były. No tak, no to już... No dopiero niespodzianka. Tak. Słuchajcie, wy jesteście ze sobą ile lat? 4,5. Jak na waszą długość życia, to dużo. Tak. 4,5. Znamy się dłużej, ale tak oficjalnie. 4,5. Słuchajcie, wy pewnie bardzo często jesteście o to pytani, że jesteście w tak młodym wieku, a zdecydowaliście się na ślub i macie już dzieci i dlaczego tak? Ale rozumiem, że po prostu to jest kwestia tego, że macie takie poczucie, że spotkaliście swoją drugą połówkę. Tak, zgadza dokładnie się. I zawsze też wszędzie mówimy, że to też jest spowodowane tym, z jakich rodzin pochodzimy. Mamy duże rodziny, u mnie była piątka dzieciaków, u Jaśka czwórka. I po prostu cenimy tą wartość rodziny. I zawsze chcieliśmy mieć rodzinę w młodym wieku, ale to też fajnie, że trafiliśmy na siebie i mamy te same poglądy, te same wartości. Więc czemu nie? Tak, i znamy się też bardzo długo, też nam się życie ułożyło tak, że w miarę szybko własne mieszkanie zdobyliśmy. Mamy bardzo fajne prace i firmy, które fajnie, prężnie działają, więc w zasadzie byliśmy już na tyle usamodzielnieni, że mogliśmy pomyśleć, by ten nasz związek, naszą relację na kolejny etap przełożyć. A kto wam najbardziej pomaga? Moje rodzeństwo. Naprawdę? Moje rodzeństwo. Ja mam młodsze rodzeństwo, więc często przyjeżdża i często jeździmy do moich rodziców, bo są po prostu dużo bliżej niż rodzice Jaśka i po prostu to rodzeństwo jest takie mega zaangażowane. Czyli super, jesteś po prostu jedną wielką rodziną. Oj tak. No. Czyli wy w ogóle nie potrzebujecie znajomych. Ilu gości mieliście na ślubie? 200. I zupełnie niepotrzebnie. Ile osób w tych 200 osobach było z rodziny?
Praktycznie wszyscy. Mhm. Czyli musieli mieliśmy być. Praktycznie całe wesele, to była tak naprawdę nasza rodzina. To byli znajomi, których możemy wyliczyć na palcach jednej ręki. Naprawdę? Tak, my jesteśmy 200 osób z rodziny? Mieliśmy 50 dzieci. Tak. Nie! No dokładnie, to jest u nas rodzinne, że tych dzieci jest dużo. Ale mieliśmy naprawdę bardzo fajne animacje na weselu, także w ogóle nie odczułam, że były te dzieci i później jak właśnie goście słyszeli, że było 50 dzieci, to gdzie? Gdzie były te dzieci? I faktycznie tak było, że nam się to udało i dzieci miały naprawdę fajną zabawę i nie biegały tam gdzieś po sobie. Tak, też pogoda dopisała, więc dzieciaki też siedziały na zewnątrz, tam też animacje były rozłożone, jakieś tipi i tak dalej, więc no to fakt. W ogóle nie odczuliśmy, że było tyle dzieci, ale też wydaje mi się, że na tyle ogarniętych mamy rodziców, ogólnie rodzice tych dzieci, że też wiedzą, że nie dadzą sobie wejść na głowę, ale też jakby spędzają ten czas z dziećmi, więc wydaje mi się, że po prostu też na rozsądnych gości trafiliśmy. Czyli gości mieliście absolutnie przemyślanych i to jest bardzo niespotykane, żeby wiecie, wśród tylu gości mieć praktycznie większość ludzi z rodziny. To jest w ogóle niesamowite, ale to wspaniałe, tylko potwierdza to, o czym mówicie, że jednak te duże rodziny są wam bardzo, bardzo bliskie. Wy jesteście bardzo młodzi, ale bardzo zajęci. Pracujecie w internecie no już od lat, tak? I to jest praca bardzo intensywna, zabiera wam sporo czasu i co mnie bardzo zdziwiło, to, że przy takiej zajętości, przy tak napiętym grafiku, ty zdecydowałaś się sama zorganizować wesele na 200 osób? Tak, i to jeszcze na odległość, no to jednak 500 kilometrów. Sylwia, co to dzieci. Za pomysł? Jestem perfekcjonistką. To jeszcze gorzej. To jest trudne, to naprawdę ja sobie na siebie za dużo po prostu wzięłam. Ale nie wyobrażam sobie inaczej, bo też jestem osobą taką, że nawet jak kogoś zatrudniamy do pomocy nam, to ja i tak to muszę zrobić za tą osobę. Także jestem taka Zosia Samosia i jak zrobię ja, to wiem, że jest zrobione tak, jak ja chcę i później nie będę miała pretensji do kogoś, że ktoś mi zrobił inaczej. Jezu, a nie lepiej mieć pretensje do kogoś niż do siebie? Nie, bo bym miała wyrzuty sumienia. A ja też jestem taka, że ja wszystkiego dopilnuję. Ja naprawdę potrafiłam zarwać kilka nocek, ale żeby było wszystko dopilnowane, a przed samym ślubem to ja w ogóle nie wiem, czy ja spałam. A od rana w dniu ślubu odbierałam tylko telefony i po prostu stwierdziłam, że muszę zmienić dzwonek, bo to po prostu było straszne i się pytam właśnie makijażystki, fryzjerki, czy to jest normalne, bo zawsze na zdjęciach tak to wygląda, że to tak wszyscy celebrują tą chwilę. Jezu, jakie to było zamieszanie. No i właśnie, i to jest moje pytanie, czy ty nie żałujesz, że sobie nie wzięłaś wedding plannerki, albo chociażby koordynatorki dnia wesela, że te telefony dzwoniły do ciebie i ty zamiast właśnie tadam, malujcie mnie, podajcie sok pomarańczowy. Miałaś, tak, załatwię, będzie, sprawdzę, dojadą. Trudno, najwyżej się spóźnimy. Czy to cię trochę nie wybijało z tego, co najważniejsze? To był jakby jeden z najważniejszych dni w twoim życiu. No właśnie i fajnie, że mogłam w tym uczestniczyć. I nie ktoś zrobił to dla mnie, tylko ja zrobiłam sobie ten dzień. I ja się najbardziej wkurzałam w tym dniu, że ja nie mogłam pojechać na salę. Żeby wszystkiego dopilnować. Wysłałam siostrę, wysłałam Jaśka i cały czas na FaceTime. Więc to mnie stresowało najbardziej, że ja tam nie mogę być. Więc nie żałuję tego. Żałuję tylko, że nie mogłam być aż tak w 100% jak chciałam. Tylko w takich 98%. Sylwia, po prostu ty jesteś szalona. Trochę tak. Ale no cieszę się, bo naprawdę dla mnie są istotne szczegóły, dużo małych szczegółów, każda rameczka, każdy napisik. Ja to po prostu zbierałam przez 2 lata, zamawiałam, przewoziłam, tam robiłam takie kursy, tam do Jaśka brata, do Krakowa, przewoziłam samochód rzeczy, później kolejny i tak przewoziłam. Czyli w ogóle część z tych dekoracji było takich własnoręcznie robionych? Tak, dużo. Co ty mówisz? Tak, no. Miałam dekoratorkę, która ogarniała mi kwiaty i ścianki i tak dalej, ale wszystkie te małe szczegóły, które były na stołach, jakieś zawieszki, no to wszystko, całe te takie małe dekoracje, to wszystko ja robiłam. No to naprawdę taki twój dzień przez ciebie dopieszczony. Tak. Dobra, moje pytanie jest, a co Janek robił w tym czasie? Co? Co robiłeś? No ja załatwiałem. Mnie pierwszy? Tak, no. W dzień wesela. Właśnie jeśli chodzi ja o pretensje. Ja pytam się, podaj, to powiedz mi tutaj, gdzie postawili ten napis love, a on, ale ta pogoda jest taka, że po prostu chyba zacznie padać. I mówię, Boże Święty, on ma czas patrzeć na pogodę. Ja w ogóle zapomniałam, że pogoda. Ja miałam kupione parasolki, nawet ich do kościoła nie wzięłam, bo nie miałam czasu myśleć o pogodzie. A on po prostu taki light, a ja głowa taka w dzień wesela. A on taki, ja mówię, co on robi w tym dniu? Wychillowany. Jeśli chodzi o nie ma zadań. Jeśli
chodzi o posiadanie pretensji, no to Sylwia ma mnie od tego, żeby na mnie wyładowywać jakieś takie swoje złości. Ale ja też podchodzę do wszystkiego na luźno. Właśnie nawet się sporo zaśmiało, że zarówno Sylwia, jak i świadek, i świadkowa byli bardziej zestresowani wspólnie niż ja. Jeśli chodzi o moją koordynację, bo to też nie tak, że ja przyjechałem na gotową imprezę i tylko się bawiłem. Oczywiście na miejscu bardzo dużo pomagałem, ale także załatwiałem noclegi, no bo mieliśmy 120 gości przyjezdnych, a to też takie są regiony mało turystyczne, mało komercyjne, więc no, załatwić tam noclegi nie było aż tak łatwo. No i też sporo noclegów jednak rzadko się załatwiało na umowę tam na miejscu, no bo tak, niestety nie działają wszyscy tam na jakieś SMS-y, mało bardzo na maila. Baliśmy się, że po prostu niektórzy nie będą słowni. Że ktoś przyjedzie i po prostu się okaże, że nie ma tego noclegu. Bo mieliśmy taką sytuację. Materace na sali. Tak. Tym bardziej, że właśnie to były takie noclegi, że nie było wszystko w jednym miejscu, tylko było w 5 czy 6 miejscach, więc skoordynować to wszystko, gdzie kto. Także Jasiek bardzo fajnie tu organizacyjnie to zrobił jakieś tam strony dla gości. Mieliśmy też grupę, taką dużą wydarzenie na Facebooku, gdzie wrzucaliśmy informacje dla gości. Tutaj czyli noclegi, rozpiska, kto gdzie śpi, adresy, osoby, do których się zgłaszać. No, wszystko czyli mieliśmy. Ten internet działał na waszym weselu. Tak, super. Grupę mieliśmy, właśnie potwierdzaliśmy też dzięki internetowi. Mieliśmy taką stronę, po prostu arkusz, gdzie sobie zaznaczaliśmy, kto będzie, kto nie będzie. Mhm. No ja bardziej od takich koordynacyjnych takie ostatecznie. Rozpiski dziwne, kolorami zaznacza. W ogóle fajnie, że on takie rzeczy ogarnia, bo ja się przeraziłam tym, żeby jakby jak to rozpisać, jak usadzić gości. On stolik narysował, krzesełka podpisywał, tym, że bardzo sprawnie to poszło. I jednak się przydał. No to świetnie. To świetnie, że się do czegoś przydał. Mogłam jednak zrobić wszystkiego sama. Janek, ja jeszcze chciałam wrócić do tego momentu, bo trochę odbiegliśmy od tego tematu, a to jest dla mnie super, zawsze interesująca taka reakcja mężczyzny. Co ty poczułeś, jak zobaczyłeś ją właśnie po raz pierwszy w tej sukni ślubnej, jak ona wchodziła do kościoła i masz tą swoją Sylwię, którą już znasz tyle lat, nagle w takiej wyjątkowej odsłonie i też wyjątkowym momencie? Dwa razy miałem taki first look, no bo pierwsze spojrzenie na suknię było jeszcze w ogrodzie przed błogosławieństwem. No to wtedy rzeczywiście pierwsze wzruszenie nastąpiło. Spojrzałem na Sylwię, no po prostu przepięknie wyglądała. Natomiast Sylwia bardzo szybko ten cały romantyczną atmosferę jakby skłóciła, bo miałem coś na rzęsie czy coś w tej serii i po prostu mi powiedziała, że masz tu coś. No i tak niestety nie skończyło się jak w Hollywoodzie. Dzięki Sylwia. Tak. Natomiast drugą romantyczną sytuację, no to jak właśnie Sylwia wchodziła do kościoła, mieliśmy przecudowny zespół góralski, który grał na skrzypcach, piękne melodie, widziałem rodzinę najbliższych, którzy siedzą w pierwszych ławkach uśmiechnięci i zobaczyłem Sylwię, która wchodzi za rękę ze swoim tatą. Sam jestem tatą, więc wiem, jaka to jest piękna chwila zarówno właśnie dla naszego taty Mariusza, jak i dla Sylwii, no i jeszcze ta muzyka no, po prostu spowodowała, że chciałem się uśmiechać, ale czułem, jak tutaj mi łzy zaczynają napływać do oczu, no coś wzruszającego i no, jeden z najpiękniejszych momentów, moim zdaniem, wesela. Tak, jeśli chodzi o bycie panem młodym. Zazwyczaj temat sukienek bardzo silnie omawiam z dziewczynami, bo to takie nasze babskie tematy, ale w sumie chciałabym ciebie, wiesz, Janek, przepytać. Sylwia miała 4 suknie ślubne. Czy ty jesteś w stanie je opisać jakoś? Oczywiście. Bardzo proszę, zaczynamy od pierwszej. Biała. Dobrze. Biała, długa, ciężka. Też. Nosił chyba, mierzył ci, na pewno gdzieś tak, mierzył. To pierwsze wejście mieliśmy, tak? Przez prób. Tak. Chociaż nie była aż taka ciężka, też adrenalina zadziałała, więc no to nie była suknia do tańca. Nie było trudno. To była księżniczka duża. Była bardzo duża i miała bardzo ciężkie warstwy. Mhm. Bardzo ciężkie, tak, że jak mogłam ją postawić obok siebie i ona stała. Okay. Możesz sobie wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić. Była bardzo ciężka, no ale efektowna. Efektowna, czyli tą wybrałaś jako pierwszą. Tak, ona była do kościoła. Do kościoła, suknia do kościoła numer 1. Potem w którym momencie się przebrałaś w drugą? No, przed pierwszym tańcem. Przed pierwszym tańcem. W jakiej sukni Sylwia tańczyła? Białej. Myślę, że doskonale opiszesz mi wszystkie 4. Słuchaj, biała, długa. Tak, tak.
Nie no, jeśli chodzi o te takie różnice, no to szczerze mówiąc, to nie miałem nawet czasu, żeby to wszystko zauważyć. Cały czas patrzyłem w przepiękne oczy Sylwii. Jakoś się wyratował. Jakieś detale rzeczywiście widziałem, ale tak ciężko to też opisać słowami. No to było na tyle piękne, że tak jakbyśmy mieli opisać zachód słońca. No, ciężko to opisać, tak wyrazić tą bajkę, jaką serwuje nam świat, natura. Tak samo ciężko było opisać tę bajkę, jaką zaserwowała zarówno projektantka, jak i też rodzice Sylwii, tworząc Sylwię i jej naturalną. Ale ty masz romantykę u boku. Dobry. Ćwiczył przy tobie latami. Dobrze. Czyli trzeciej nie pamiętasz, a czwarta... Biała też była? Trzecia pamiętasz. Była z krótkim przodem, więc to była taka bardzo, że się różniła, nie była aż taka długa. Kojarzysz? Tak, to pamiętam. Kojarzysz ją, tak? Czyli to była na weselu, po prostu już w pełni wszyscy się bawili i wtedy ty sobie zapewniałaś trochę komfortu i miałaś krótki przód. To pamiętasz. Tak. I na poprawiny była czwarta suknia, która wyglądała, Janku, jak? Biała. Nie, była na poprawiny była beżowa. Beżowa. Się zapędziłem, to tak jak się powtarza cały czas. Czyli tak, beżowa, tak? Beżowa. Długa? Tak. To nasze wspólne. No taka, dla mnie długa. Sylwia, jaka była prawda? No długa była. Miała rozporek i była syrenką. I takie, to jest niesamowite. My kobiety taką przykładamy wagę do tego, jak ma ta suknia wyglądać. Każdy detal, każdy szczegół. Chodzimy na przymiarki, nie możemy zdecydować się na jedną. Spełniamy nasze cztery marzenia jednego dnia, a facet nic nie pamięta, Sylwia. No nawet właśnie, niektórzy podchodzili, niektórzy do mnie właśnie tam znajomi, czy ktoś z rodziny i że nie zauważyli w ogóle, że ja się przebrałam, nawet jak miałam sukienkę z krótkim przodem. Ale faceci są niektórzy prości. No. Tak myślą właśnie, że nie widzą takich różnic, takich detalów. Możesz w to uwierzyć? Straszne. To ja jakie tak my kobiety jesteśmy inne od nich. Nie, po prostu. Ale kolorowe tabelki ogarną. No dobrze. Czyli plus dla Janka. I ja też mam wrażenie, że Janek jednak miał w sobie taki ogromny spokój. Tak jak teraz nawet was widzę, to Janek jest taki w ogóle... Tak mamy, chyba się przez to dopełniamy. Tak. On jest taki zawsze wszystko na lajcie, tak. Bez stresu. Tak. Czemu się stresujesz, jak jeszcze się to nie wydarzyło? A ja, jak już się czymś stresuję, to już dzień przed daną sytuacją nie śpię. No właśnie. I się stresuje, że a może wyjdzie tak, ale skąd ty wiesz, że tak wyjdzie, skoro jeszcze się to nie wydarzyło? Także no myślę, że się dopełniamy dlatego i tak dobrze nam się ze sobą żyje. Tak, szczególnie, że też wesele jest takim wydarzeniem, że jak coś się wydarzy, to nawet będzie fajnym wspomnieniem, bo jeśli tak wszystko twierdzi. Poprawnie się wydarzy, no to wtedy co jest wspominać? No było wesele, dobre jedzenie, pani młoda, piękna, pan cały czas mi tak mówił, czyś jak coś nie wyjdzie, to będzie super wspomnienie. O, super wspomnienie, jak ktoś to zobaczy. A jakbyśmy się potknęli w pierwszym tańcu, kurczę. No zupełnie inne podejście, ale wszystko ja wyszło. Czyli Janek wychillowany. Tak. Cały czas to samo. Słuchajcie, jeszcze teraz chciałam porozmawiać o stylizacji Janka, którą ty na pewno doskonale, Sylwia, pamiętasz, bo ona też była dosyć taka niestandardowa. I powiem ci szczerze, że mi twój wybór modowy bardzo się podobał, bo uważam, że był jak na takiego młodego chłopaka mega odważny. I teraz co mnie interesuje, czy ty sam na to wpadłeś, czy Sylwia ci pomogła? To nasza wspólna decyzja. Uwielbiam Sylwię tak. Jasne. To był mój pomysł. Długo namawiałam go na tą bordową marynarkę.
i pięknie wyszło. Sylwia, jak super, że go namówiłaś. Po pierwsze, to był taki aksamit, tak, który wyglądał super elegancko w połączeniu z tymi czarnymi klapami, no coś pięknego. A po drugie, kolor bordowy często się kojarzy z, powiem to, z takim starym dziadem. A tutaj on ubiera to bordo i wygląda cudownie. Po prostu kolor czerwonego wina, klasa, elegancja, do tego twoja frywolna fryzura i był czad. I no był po prostu czad. Jedna z moich ulubionych męskich stylizacji na ślubach. O kurczę. I to wszystko Sylwii zawdzięczasz, patrz Janek. Tak, bordo to był w ogóle kolor przewodni naszego wesela. Były takie zaproszenia, takie winietki, zawieszki. No mnóstwo rzeczy było w tym kolorze. Bordo, złoto, gipsówka. Mieliśmy takie elementy przewodnie. I bardzo chciałam, żebym miał bordową marynarkę. Najpierw chciałam bordowy garnitur, później zmieniła mi się koncepcja. Na szczęście mi zaufał. Super. Także no to też trzymałam pieczę nad tym. A czy to jest prawda, że sala, w której odbyło się wesele, była przez was zarezerwowana i wybrana parę lat przed ślubem? Tak. Tak, mieliśmy wybraną salę jeszcze przed zaręczynami i wszystko praktycznie mieliśmy ogarnięte przed zaręczynami. Kamerzystę, fotografa. Ale poczekaj, jak to się planuje wesele przed zaręczynami? 3 lata wcześniej właściwie, nie? Zaraz 3 lata wcześniej? Tak, jeszcze zanim. Przed dziećmi. Dzieci mieliśmy. Więc no, po prostu czekaliśmy na wymarzoną salę. Ta sala jest w jakim mieście? To jest akurat sala Łostówka. W miejscowości Łostówka, koło Mszany Dolnej. Koło Mszany Dolnej. Aha, a kościół był w Mszanie. Kościół był w Rabie Niżnej. O Jezus Maria, to co było w Mszanie Dolnej? Przejazd. Przejazd z kościoła na salę i babcia, Jasia i większość rodziny. Także no, ogólnie mówimy Mszana Dolna, bo jest taka większa. Czy ze strony twojej rodziny to było pierwsze takie góralskie wesele, na którym byli? Tak. Nigdy nie, no tak naprawdę praktycznie w ogóle się nie wyjeżdża na wesela wyjazdowe. Zazwyczaj jest to gdzieś, no bo jest ta tradycja, że w kościele Panny Młodej i tak dalej, tutaj złamaliśmy trochę tą tradycję, ale chcieliśmy właśnie coś fajnego zorganizować, godnego zapamiętania. Też dla siebie, żeby to było dla nas wyjazdowe. Nam też znajomi zawsze proponowali i mówili, że najfajniejsze wesela to są te wyjazdowe, kiedy nie ma czegoś takiego, że wstajesz w tym samym łóżku, jeszcze musisz ogarnąć tam jakieś sprawy na miejscu, domowe, coś tam posprzątać i tak dalej, tylko po prostu jedziesz i jakby przez cały tydzień tam jesteś, żyjesz, to jest wycieczka, to jest podróż, to są wakacje, a nie tyle, że taka codzienność, która cię otacza i następnego dnia znowu wracasz do tego samego łóżka. Jakie mieliście niespodzianki dla swoich gości, oprócz tego, że cały klimat tego wesela no, był taki dla nich inny i niespodziewany? Miał być Ed Sheeran, już nawet pisałem do jego managementu. Tak? Przedstawili mi kwotę, no ta kwota nie była zbyt duża, potem jeszcze ogarnialiśmy różne atrakcje, fotobudkę i tak dalej. No i jak zobaczyliśmy, że mielibyśmy właśnie wybierać albo Ed Sheeran, albo fotobudka. No to wybór był prosty. Tak, no to stwierdziliśmy, że kurczę, fajne te zdjęcia wyszły, nie? Fajne zdjęcia. Już słyszałam tę historię. A górale też dobrze śpiewają, więc w sumie, że Ed nie wpadł, goście nie zauważyli. Tak, jeszcze na poprawinę może, to znaczy na poprawinę, za rok może na rocznicę, dokładnie, wpadnie. Jeśli chodzi o atrakcje, no to też mieliśmy takie od Sławomira, który zresztą pochodzi z tamtych rejonów, mój bliski przyjaciel, cudowna osoba, nagrał nam takie podziękowania. I też nagrał nam pierwszy taniec, który mieliśmy wykonać, tylko się okazało, że on jakąś złapał totalnie inną aranżację. Tak, on zaśpiewał w innej wersji, trochę krótszej. I my mieliśmy układ już wyuczony już od tak. pół roku, pod w ogóle inną melodię. Wy tańczyliście do Wodeckiego, prawda? Tak, Oczarowanie. Piękny, piękny utwór. I co, Sławomir źle zaśpiewał, tak? Super. Pięknie, no, zaśpiewał. Pięknie zaśpiewał. Tylko my nie potrafiliśmy zatańczyć. Ogólnie nie jesteśmy dobrymi tancerzami. I to była taka rzecz, która bardzo mnie martwiła, bo ja bardzo chciałam mieć piękny pierwszy taniec. Uważam, że to jest piękne. I to dostałam też kilka komentarzy takich, że po co to tak właśnie na pokaz i tak dalej, że powinien się tylko tym stresować. No zupełnie mam inne podejście. Dla mnie to jest bardzo ważny element w trakcie wesela. I mimo, że jesteśmy słabymi tancerzami, to chcieliśmy się bardzo przygotować, żeby po prostu to była taka nasza chwila. I żeby to tak pięknie wyglądało. Kto wam powiedział, że jesteście słabymi tancerzami? No właśnie, u mnie to zależy od godziny, bo już o 4 to ja się czułem, miałam taką siłę do tańczenia, że myślałam, ostatnio nam zaczyna wychodzić, aczkolwiek mamy problem, bo ja tańczę na 4, Jasiek na 3. A to faktycznie.
No, u mnie to różnie, różnie. Zaczyna być problem. Jak muzykę czuję. Tak, a jak podejdzie godziną. Kamerzysta, to już w ogóle... Na 12 się spotykacie. Tak, na 12 wtedy nam wychodzi, rzeczywiście. Ale słuchajcie, wy, tak jak powiedziałaś, podeszliście dosyć profesjonalnie do tego pierwszego tańca, bo wzięliście sobie bardzo profesjonalnych nauczycieli, zresztą znanych z Tańca z Gwiazdami. Którzy super są cudowni, parę. Dlatego się też zgodziłem, bo Jacek i Hania to są cudowne osoby, które nie dość, że do nas podeszły dosyć, no jak do dzieci łagodnie. Po prostu, tak, łagodnie i tak dalej. Byli bardzo cierpliwi, chociaż na tej ostatniej, takiej przedostatniej, on na tych ostatnich lekcjach już tak, to wam nie wychodzi, to wam nie wychodzi. My tak, a ja już tak myślałam, że nam wyszło. Nie, ale tak bardzo, bardzo fajne podejście do nas mieli i jestem w szoku, bo nie wierzyłam w to, że naprawdę możemy zatańczyć bez pomyłki i żeby to nie wyglądało jakoś tak. Tak, i ja też byłem nastawienia, żeby... Nie było żadnej pomyłki. Żeby zatańczyć samemu, bez choreografii. Sam, żeby ale... Nie, tutaj to wiadomo, to... Z nim jest taki problem, że ja naprawdę się bałam do samego końca, że on w trakcie układu sobie wymyśli swój układ, bo on taki jest. Nie można z nim ustalać, że teraz zrobimy to, bo on i tak po prostu będzie improwizował. Bardzo się tego bałam. A korciło, bo ja lubię tak właśnie taką nutkę żenady wśród ludzi stworzyć, żeby po prostu zapamiętali coś nietypowego, coś takiego, co nie wiedzieli, czy śnią, czy widzą rzeczywistość. Ale właśnie wychodziłem z tego, żebyśmy po prostu zrobili totalny freestyle, ale Jacek i Hania tak świetnie to poprowadzili, że ja uważam, że taki wspólny taniec jest nawet fajną sprawą, bo przed ślubem spędziliśmy dużo czasu fajnie, aktywnie, nie? Więc to nawet i też nie chodzi. Razem, tylko we dwoje, jako para. W czwórkę, więc. No ale. No, takie bez tobołków, w postaci dzieciaczków. To są, wiesz, takie fajne momenty, że tak się wyrywasz z domu i robisz coś ze swoją drugą połówką. Fajnie. Nie, no fajnie, na pewno ta aktywność taka była warta tego, żeby coś rzeczywiście jeszcze przed ślubem wspólnie zrobić i żeby to był taki wspólny element, który tak, razem robimy. Polecamy wszystkim. Coś pięknego. A czy goście zrobili wam jakieś niespodzianki? Tak. Właśnie goście przygotowali dla nas więcej niespodzianek. To było piękne, ale to ale jest też rodzinne. Możliwe, takie niestandardowe. U nas właśnie standardowe. Naprawdę? To są tak, to jest po prostu cały jeden blok artystyczny. I po prostu jest kolejka. I ja uprzedziłam zespół, że my potrzebujemy po prostu bloku całego, żeby zrobić wykonanie artystyczne. Bo mamy dużo artystów w rodzinie, wśród najbliższej rodziny, rodzeństwo. Ale co, że świetnie śpiewają? Tak, wszyscy śpiewają. Kochają śpiewać. I całe moje rodzeństwo i całe Jaśka rodzeństwo związane z muzyką wszyscy. Także tak, wiedziałam, ale i kuzynostwo, kuzyni górnicy, którzy też nagle odkrywają swoje talenty. Tak. No to jest... Na każdym weselu ktoś występuje. Mhm. Ale zawsze to jest dla młodych, w sensie młodzi spodziewają się, że coś może się wydarzyć, ale nie wiedzą co i jak. Ja się spodziewałam, że coś się może wydarzyć, aczkolwiek zaskoczyli mnie, bo moje rodzeństwo plus Jaśka rodzeństwo plus partnerzy naszego rodzeństwa zaśpiewali dla nas piosenkę Miłość rośnie wokół nas. To jest piosenka, która tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło, bo my nagraliśmy tę piosenkę do internetu, był nasz pierwszy wspólny cover i w ten sposób gdzieś tam ja zaczęłam zbierać fanów i tak... Jasiu tak no, wypromował mnie, pomógł mi, dał mi takiego boosta, to było super. I po prostu i ta piosenka jest taką naszą piosenką. My ją później wykonywaliśmy na różnych festiwalach, jakichś tam spotkaniach youtuberów i tak dalej. I nagle wychodzi nasze rodzeństwo i śpiewa tę piosenkę i wszyscy goście ją znają. I to było coś pięknego, pierwszy raz nie my ją śpiewaliśmy. Ale co, taki sentymentalny moment bardzo, dla was? Bardzo, bardzo. Tak. Ja uważałam, sobie... że powinniśmy właśnie wziąć tę piosenkę na pierwszy taniec, bo to jest taka piosenka, no, która się totalnie z nami kojarzy wszystkim w internecie. No ale tu pięknie nam rodzeństwo ją zaśpiewało. Później był występ Jaśka brata, najstarszego. On jest mega artystą, pisze piosenki i po prostu jest niesamowity. On nam napisał taką piosenkę rapową i zarapował kilka stron. To było niesamowite, że on się w ogóle tego nauczył i to wszystko było takie, i on zawsze tak porywa tłum. No po prostu za każdym razem jest, jakby czuję taką dumę, jak on właśnie wychodzi, śpiewa i po prostu, i zespół wow, i tutaj z sali wow, w ogóle, że to jest niesamowite, że po prostu no, wychodzi sobie tak po prostu i robi show. Także to było super. Później jeszcze zaśpiewała moja siostra ze swoim mężem, on gra na saksofonie, oni mają ogólnie też zespół weselny, ale ona też pięknie śpiewa, bardzo wysoko też zaszła w The Voice of Poland i zaśpiewali nam, to było takie piękne. A później jeszcze na drugi dzień na poprawinach Jaśka tata nam grał, mojej siostry teść, bo też z swego czasu w zespołach weselnych grał. Jezu, to wy w ogóle nie musieliście cały czas żadnej oprawy tak muzycznej nie załatwić? Nie musieliśmy mieć tak naprawdę zespołu.
Słuchajcie, jak ja widziałam u was na przykład na Instagramie jakieś filmiki czy zdjęcia z tego wesela, to widziałam po pierwsze, że goście się super bawili. Słyszałam, że mieliście fajną muzykę i miałam takie poczucie, że to wesele jest takie bardzo swojskie, że każdy tam się czuł dobrze i tam nie było jakiejś ściemy i udawania i jakichś rzeczy na pokaz. Co mnie trochę zaskoczyło, bo jednak jesteście ludźmi, którzy bardzo mocno żyją w internecie, ta internetowa rzeczywistość jest trochę inna od takiej normalnej, a to wasze wesele było bardzo mało takie instagramowe. Dlaczego? To chyba się wiąże z tym, co powiedzieliśmy na początku. Jesteśmy mega rodzinni i cały czas mamy te wartości. Mhm. To jest dla nas najważniejsze, żeby to wszystko było, jakby robiliśmy wesele dla siebie, nie dla mediów. Mhm. No było normalne, było naprawdę normalnie, też nie chcieliśmy, żeby goście się czuli po prostu nieswojo na tym weselu, więc po prostu też nie zapraszaliśmy ludzi ze świata internetu. No. Tym bardziej, że my też jesteśmy taką bardziej starą szkołą Instagrama. No my w internecie działamy już od kilkunastu lat, zaczęliśmy to robić, kiedy to jeszcze nie było tak popularne medium, że każdy tam chciał iść, bo widział w tym pieniądze, tylko widzieliśmy po prostu miejsce, gdzie możemy pokazywać siebie, pokazywać swoją pasję, pokazywać swoje umiejętności, w moim przypadku graficzne, w przypadku Sylwii właśnie muzyczne. I od zawsze internet był dla nas miejscem nie, gdzie pokazujemy jakąś bajkową stronę, tylko po prostu miejscem, gdzie pokazujemy rzeczywistość. Oczywiście ona wygląda ładnie, bo tych takich smutnych momentów nie wstawiamy, no bo też kto robi sobie selfie, jak płacze, jak coś się dzieje złego, raczej stara się to jakoś przeżyć. Mhm. Natomiast no, dla nas tak wygląda Instagram. Dla nas Instagram... Jest na naszych zasadach po prostu. Tak, więc uważam, że nawet to było bardzo instagramowe, bo takie bardzo rzeczywiste, takie bardzo takie nasze, z naszą rodziną. Uważam, że bardzo pasujące do naszego kontentu rodzinnego. I myślę, że właśnie tak, chociaż nie wiem, ale myślę, że nasi obserwatorzy właśnie takiego wesela się spodziewali, normalnego. Naprawdę, bez po prostu właśnie tak jak mówisz, bez tego właśnie, żeby to było pod Instagrama, nie. To jakby to nie byłoby zgodne z nami. Mi bardzo zależało na tym, by to było właśnie takie, jak u nas w rodzinach to wygląda. I tak jak sobie wymarzyłam, a tak sobie właśnie wymarzyłam. To jest miłe spełniać swoje marzenia. Tak, właśnie kurczę, cały czas się uśmiecham. No właśnie widzę tą twoją buzię, taką rozanieloną, to bardzo miło się na to patrzy po prostu. No to jak jesteśmy już tacy rozanieleni, to wróćmy jeszcze wspomnieniami do waszych zaręczyn. Mhm. To dalej się będziemy anielić, bo były bardzo śmieszne. No to bardzo proszę. Zawsze będę z uśmiechem wspominać je. To może ja wprowadzę. Wprowadź. Ogólnie poprzeczkę nie miałam wysoko postawioną, bo jeden znajomy zaręczył się tydzień przed swoim weselem. Więc jakby no, poprzeczka nie była wysoko postawiona. Też moi bracia się późno zaręczyli, bo zaręczali się 10 lat, jak już będąc w związku z daną osobą. Mhm. Także miałem czas. Ale w pewnym momencie już jak zarezerwowaliśmy 3 lata wcześniej salę, no to ten czas się kurczy. Tutaj drugie dziecko w drodze. Też no, na stałe czasy, jakie nastały, więc no, ciężko gdzieś polecieć, odwiedzić jakieś piękne, romantyczne miejsce, chociaż w zasadzie radą był na wyciągnięcie ręki. No to stwierdziłem, że no, kurczę, trzeba będzie coś zrobić lokalnie. Mój znajomy jest menadżerem Mateusza Gesslera, tam właśnie jego restauracji. I dogadałem się z nim, że po prostu wynajmiemy salkę, ja jeszcze załatwię kwartet smyczkowy i po prostu zabiorę tam Sylwię, że niby na jakiś lunch pójdziemy, a tak naprawdę tam wejdziemy i oni będą grali miłość rośnie wokół nas. Ja klęknę i się zaręczę Sylwii. Czyli no, ale... plan romantyczny. Tak, bardzo. Plan romantyczny, no ale Sylwia się rozchorowała, a wtedy to też były takie czasy, że ktoś kichnął i już było troszeczkę tak nie wiadomo co i jak. No to te pierwsze miesiące właśnie tych czasów, no to stwierdziliśmy, że dobra, stwierdziłem, że dobra, nie ma co ryzykować. Tym bardziej, że no na siłę będę brał Sylwię, która jest chora i tak dalej na lunch, no nie ma sensu. No i tak ten plan się odwlekał. No i w końcu pojechaliśmy właśnie... Czekaj, teraz czas na to, żebym ja się wtrąciła. I ja zawsze mówiłam, jak ty będziesz tak czekał z tymi zaręczynami, to ja się będę domyślać. Nie ma sytuacji, że ja się nie domyślę. No nie wierzę w to, no że tak. Się nie domyślę. Tym bardziej, że z dziećmi prostu... siedzieliśmy cały czas w domu, więc no też takie były czasy, że się siedziało w domu. Że jak gdzieś wyjedziemy, wyjdziemy. Tak. Łatwo się zorientować. Mhm. Tak, a tutaj jednak mnie zaskoczył.
Tak, pojechaliśmy właśnie do domu mojego rodzinnego na Boże Narodzenie. No i przyszedł Święty Mikołaj. Rozdaję prezenty i tak dalej. Ja szybko złapałem... Pełno papierów po prezentach. Ja gdzieś w tych papierach. Pola wstała. Tak, Pola... Daliśmy ją Mikołajowi na kolana. Ona taka mała, jeszcze zaspana, jeszcze nie zauważyła, że to Mikołaj. A ten klęczy w tych papierach. Ja mówię, co ty robisz? Wstawaj! A on się zaręczał. Nie zauważyłem bardzo ważnego akcentu, bo ja tak. Trzymałem pole i właśnie nie miałem okazji, żeby się zaręczyć. I przyszedł Mikołaj, któremu mogłem oddać dziecko na kolana. I widziałem w tym okazję, a wcześniej jeszcze udało mi się złapać pilot do telewizora i odpalić też naszą taką piosenkę Every Time We Touch, slow version, Danza Kuduro remix i po prostu odpalić ją na telewizorze. Zrobiła się romantyczna atmosfera, nikt totalnie tego nie słyszał, bo Pola zaczęła płakać i Mikołaja. I Pola zaczęła płakać tak bardzo, w momencie, kiedy on klęknął. Jezu, jak romantycznie. Jeden brat, jest czeka, dziecko płacze, papiery, prezenty. Tak. Jeden brat za potrzebą akurat poszedł do toalety, więc no niestety też nie było pełnej rodziny. No i... No, na pewno mnie zaskoczył, no nie spodziewałam się, że w takich okolicznościach. Słuchaj, ale rozumiem, że on klęczy w tych papierach, a ty mówisz, ale co ty robisz? Czemu tam klęczysz na dole, tak? Nie, ty chodź tutaj, Pola płacze, weź ją. A on tu wyciąga i mówi, nie, po prostu, ale wymyślił. Ale ja też bardzo chciałam, zależało mi na tym, żeby mimo wszystko było to gdzieś przy rodzinie. Aha. Żeby rodzina była jakby z nami w tej chwili, bo... Tak, bo Sylwia też nie lubi takich, ja się kiedy bałam, ktoś obcy by obserwował, że dajmy na to, bym się zaręczył gdzieś w restauracji. Ja się bałam, że on wymyśli coś przy ludziach. Tak. Ja nie lubię, jak ktoś na mnie patrzy. Więc tak, nawet jak tam... Stresuje mnie to. To jest ciekawe, mając po prostu 2 miliony obserwatorów. Tak. Tak. To mnie bardzo stresuje, jak jestem gdzieś na mieście. Czyli na żywo ten kontakt by cię stresował. Tak, tak, tak. A taki przez ekran jest okej. Okay. Tak. To jest najważniejsze, robić takie rzeczy, z którymi się czuje człowiek komfortowo. Po prostu strasznie się tego bałam, że jeszcze ktoś mnie zobaczy gdzieś tam. Ogólnie zawsze tak mam, że Boże, jak ktoś mnie zobaczy. Co jest dziwne, bo zazwyczaj mnie ktoś zobacza. Tak, właśnie, w twojej sytuacji to dziwne. Tak. Ale no było fajnie, było rodzinnie. Było rodzinnie, więc czyli znowu spełnione marzenie. Tak, było super, bardzo fajnie to wspominam, naprawdę. Słuchajcie, wy w wieku, powiedz mi Sylwia, ile ty masz? 24. 4. 18. 18, 28? 26, 26. 24, 26. Macie za sobą wymarzony ślub. Macie dwójkę wspaniałych dzieci. Tak się zastanawiam, czego wam jeszcze trzeba w życiu? Czego wam na koniec mogłabym życzyć? Szczerze mówiąc? Jakie jeszcze marzenia macie do spełnienia? Jasiek, co my właściwie jeszcze chcemy od życia? Co my będziemy robić pozostałą część życia? Nie no, po dzisiejszym dniu, gdy już też mamy wymarzony wywiad za sobą, no to kurczę, ja już nie wiem, co ja będę w życiu robił. Janek, wyjdę stąd taki pusty. Nie ma problemu, bardzo dobrą kawę macie. Słuchaj, i piękne sukienki. Sylwia, będziemy ubierać. Tutaj są nie tylko ślubne, ale też kolorowe. Na każde wyjście, gale, urodzinki. No właśnie, muszę sobie jeszcze się przejść. Kinder party, znajdziemy jakieś piękności. No dobra, to czego wam trzeba oprócz wizyt u mnie regularnie? Co jeszcze? Zdrowie. Zdrowia. Wszystko inne się ułoży, jak będzie zdrowie. Spotkania z Jackiem i Hanią, bo to super tancerzy, super ludzie. Czy macie jakieś marzenia jeszcze? Jakieś takie duże cele w swoim życiu do realizacji? Masz jakieś? Ja miałam rodzinę. Ja miałem ciebie. Ja myślę, że tak... musimy tu postawić krok. Tak. Prosimy o to, żebym... Tak naprawdę, to teraz no marzenie to dom, marzenie to też mamy taką fajną działkę w lesie, to chcemy tam właśnie postawić taki domek letniskowy. No jakby... Marzeń jest sporo, ale rzeczywiście no, to, co najpiękniejsze, to już mamy i no, nie ma co narzekać. No, z Sylwią jeszcze marzymy być może o jakimś synku, ale trzecia córeczka też będzie super. Córeczka. Tak, tym bardziej, że Pola i Nela to są takie super córki, że ło, matko. I też jakby nie rozumiem, jak się... Kiedyś można było przejmować, że o, mam córkę i tak dalej. Jak z córką można robić to samo, co z synem. My ostatnio układaliśmy kolejkę razem z Polą, jeździmy na rowerze, gramy w piłkę i tak dalej. No jakby nie ma tego braku. Jeśli chodzi o marzenia, no to też chciałbym kiedyś uścisnąć dłoń Edowi Sheeranowi. Może na rocznicę.
Nie mogę stąd. I też lubię grać w bilard, więc chciałbym zagrać w bilard. Myślę, że to jest zawsze się zastanawiam, co on jeszcze wymyśli. Słuchajcie, to ja na koniec życzę wam takiego ognia wokół, które ciągle macie, takiej wielkiej miłości do siebie i życzę wam, żeby to poczucie waszego humoru się nigdy nie zmieniło, żeby to zawsze było na naprawdę wysokim poziomie, żebyście mieli tak wesoło, radośnie i żeby nie było nudno, bo to jest najgorsze. Kurczę, nie ma. Przy dzieciach jest ciężko nuda. I tak, bardzo dobrze, szczególnie, się dzieje. Sylwia jest taką osobą, że się właśnie mówi, że ognia w oczach, a kurczę, to ogień ma oczy w przypadku Sylwii. Pięknie wam dziękuję. Dzięki. Za dziś. Dziękujemy ślicznie, dziękujemy państwu. Co za małżeństwo! Fajnie było, dobra kawka, milutkie towarzystwo. No ja bym mógł tam siedzieć i gadać. A jak ty, Syśka? Uwielbiam sukienki i tak mogłabym w takim miejscu spędzić naprawdę cały dzień. Więc bardzo przyjemnie, bardzo przyjemna rozmowa, fajnie się wspomina, fajnie się wraca pamięcią do tego dnia. Więc ogólnie wszystko bardzo pozytywne. I tyle powiedzieliśmy, w sumie wszystko. Nie no, piękne to jest to, że dużo rzeczy powiedzieliśmy, a tak naprawdę praktycznie nic, no bo ciężko nie opisać się, to wszystko, prawda? Nie? Jeśli ktoś nie był na miejscu, nie słyszał tego zespołu, jak karczmareczkę zaśpiewali i zagrali, ten wspaniały fleciarz, co tam na fleciku pocisnął solóweczkę. No to no wydaje mi się, że tak, na pewno jakiś dęty instrument. No to no, ciężko słowami opisać. Rzeczywiście, mimo że polski język jest na tyle bogaty i piękny, no to tak jakby dalej brakuje tych słów, które okażą to, co czuliśmy wtedy, to, co czujemy teraz, to, co czujemy jutro. To, co będziemy później, bo ja... Ale zgadzam się ze wszystkim. Kochani, ale to nie wszystko, co dla was przygotowałam. Jeżeli kręci was ta tematyka ślubno-weselna i lubicie słuchać o pięknych historiach miłości innych par, to zapraszam was do oglądania mojego nowego programu Ślubne Pogotowie Izabeli Janachowskiej. To miejsce jest bardzo ważne. Oprócz tego, że jest bardzo ładne, to jest miejsce, w którym mamy nasze pierwsze spotkania. To jest miejsce, w którym zapadają bardzo ważne decyzje, bo to tutaj decydujemy, do której pary jedziemy i której parze pomożemy. To jest też przestrzeń, w której panna młoda ma robioną metamorfozę. Tutaj ma swój stoliczek z krzesełeczkiem. W tym miejscu mój wyjątkowy, jedyny w Polsce beauty team zajmuje się nią. Tutaj też jest ubierana w suknię ślubną, którą pomagam jej wybierać. No i oczywiście to jest też miejsce, w którym prezentuje się po raz pierwszy już gotowa w pełnej krasie swojej rodzinie. No i cieszę się, że wreszcie mogę wam to miejsce pokazać, bo spędziliśmy tutaj całkiem sporo czasu, a do tej pory busa trzymaliśmy w tajemnicy. Busa widzieli tylko uczestnicy programu, ale mam wrażenie, że poniekąd widziała go cała Polska. Startujemy z premierą już w tę niedzielę na antenie Polsatu o godzinie 17:40. Wspaniali bohaterowie, wielkie emocje, no i śluby. Zapraszam. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.